Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadanie z całek. Tym razem mam do policzenia całkę z pierwiastka 2 plus logarytm naturalny z modułu x przez x pod x. Oczywiście umiemy liczyć pochodną całki z pierwiastków, ale z takiego wydarzenia 2 plus logarytm modułu x niekoniecznie. Więc na pewno zrobimy to przez podstawianie i to 2 plus logarytm modułu x na pewno weźmiemy jako t. Ale zanim to zrobimy, ja sobie ją troszkę inaczej przepiszę tą całkę, a mianowicie będzie pierwiastek 2 plus logarytm naturalny z x razy, i ponieważ x jest w mianowniku, to ja tu napiszę 1 przez x, ok? Po dx. Dobra. I dopiero teraz będziemy stosować podstawienie, że to będzie nasze t. Czyli mamy tak, równa się, krecha, t równa się 2 plus ln moduł x. Dobra. Zamiast t oczywiście dorzucamy dt. Pochodna z dwójki to jest 0, jak z każdej stałej, a z logarytmu, tu zresztą ładnie widać, całka 1 przez x to jest logarytm, więc pochodna z logarytmu to będzie 1 przez x. I to jest super, bo to jest to, co tutaj mamy. Oczywiście tu jeszcze dorzucamy dx. Więc tu jest 1 przez x razy dx, 1 przez x razy dx. Więc nam się to bardzo ładnie podstawi. Czyli będzie całka. Pierwiastek przepisuję. Zamiast tego 2 plus logarytm, to oczywiście wstawiamy t. A zamiast 1 przez x po dx, czyli zamiast tego wstawiamy nasze tt. Tak? No i teraz bardzo prosto już policzyć tą całkę, bo teraz tak, zgodnie z tym wzorem, całkę przepisuję, pierwiastek z t, t jest do pierwszej potęgi, pierwiastek jest drugiego stopnia, więc będzie 1 druga po dt. Tak? No i teraz korzystamy tutaj z tego pierwszego wzoru, czyli to będzie 1 przez n to jest potęga, czyli 1 druga plus 1 to jest 1 cała i 1 druga, albo inaczej 3 drugie. Później jest x, w naszym przypadku oczywiście t. No i też do potęgi 1 cała 1 druga, czyli po prostu 3 drugie i dorzucamy c. Czemu tak to zapisałem? Bo tu ładnie widać, że 1 przez 3 drugie, to po prostu wystarczy 3 drugie odwrócić, a więc będzie 2 trzecie. A znowu to t do potęgi 3 drugie, korzystając znowu tutaj z tego wzoru na pierwiastek, tylko w drugą stronę, to będzie pierwiastek z t do potęgi trzeciej. I z pierwiastek jest drugiego stopnia, więc tej dwójki tu nie musimy pisać. Plus c. No i wracamy oczywiście z t do x, podstawiając to, a więc jest 2 trzecie pierwiastek. Tu jeszcze plus c wam przepiszę. Zamiast naszego t wrzucamy sobie 2 plus logarytm. I to oczywiście wszystko jeszcze jest do potęgi trzeciej. Zostawmy tym kolorem, żebyście jeszcze widzieli, że to jest do potęgi trzeciej. I to jest policzona nasza całka. Tak? Przez podstawianie. I już. Pytania w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.